Konkurs o Nagrodę Historyczną Miasta Stołecznego Warszawy imienia Kazimierza Moczarskiego na najlepszą książkę dotyczącą historii Polski po 1918 roku do współczesności. Jarosław Kuisz, Propaganda bezprawia, o popularyzowaniu prawa w pierwszych latach Polski Ludowej. Wydawnictwo naukowe Scholar. Jak przekazywać wiadomości o prawie? To jest zawsze bardzo trudne zadanie. Ale być może nie mniej trudne jest przekazywanie wiadomości o bezprawiu. A to właśnie zdarzyło się w początkach Polski Ludowej, kiedy działania zupełnie nieprawowite należało przedstawić obywatelom jako prawowite. Do tego posłużono się najnowocześniejszymi, ówcześnie, środkami masowego przekazu. I to na gigantyczną skalę. Od kina, przez radio, po prasę, plakaty, kroniki filmowe, audycje radiowe. I tym właśnie zająłem się w mojej pracy naukowej w książce Propaganda bezprawia. Książka powstała, ponieważ jest to niesłychanie ciekawe, że dawno, dawno temu praktycznym zadaniem było przekazywanie wiadomości o prawie w tekstach kultury. To jest współczesny problem, na którym sobie łamią głowę prawnicy, socjologowie i naukowcy z różnych dyscyplin. Tymczasem okazuje się, że ma on swoją historię, że takimi dylematami, jak przekazać wiadomości o prawie za pomocą kina czy audycji radiowej, zajmowano się dekady temu. Propaganda bezprawia jest monografią naukową w pełnym tego słowa znaczeniu. Wymaga od nas pewnego zaangażowania i intelektualnego wysiłku. Nie jest więc lekturą lekką, łatwą i przyjemną, co nie znaczy, że nie jest lekturą pożyteczną, pouczającą. Na pewno jest lekturą nad wyraz aktualną. Jarosław Kuisz pokazuje, że ustawy, reformy, wyroki sądowe to nie tylko akty prawne i elementy wymiaru sprawiedliwości, ale to także argumenty legitymizujące działania władzy, że prawo to także swoista reklama nowego ustroju. Dowiadujemy się z książki, w jaki sposób prawo przełożone na język nowoczesnych mass mediów stawało się różnorodnym, wszechobecnym i atrakcyjnym elementem propagandy władzy. Czy skutecznym, to już zupełnie inna historia. Książki na taki temat jeszcze nie było. Gorąco polecam wszystkim, którzy się interesują historią Polski Ludowej, mediów, no i zagadnieniami, jak pokazywać prawo czy bezprawie za pomocą tekstów kultury.